Niezależnie od tego, jaki kto ma stosunek do wiary czy kościoła, faktem jest, że morderstwo księdza Popiełuszki to wyjątkowo obrzydliwa i bestialska zbrodnia. Polska Wikipedia podaje datę śmierci Jerzego Popiełuszki jako 19 października. Taka sama data widnieje na grobie kapelana Solidarności. Jednak z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością nie jest to prawdziwa data śmierci księdza, a jedynie data jego uprowadzenia. 19 października jako data zgonu to jeden z wielu elementów fałszowania faktów przez komunistów. Cała gra służb miała na celu jedno – sprawienie, by nazwiska osób, które odpowiadały za te zbrodnie, nigdy nie ujrzały światła dziennego. Nazwiska osób ze szczytów władzy. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Tymczasem zaczynajmy historię Jerzego Popiełuszki. Jerzy Popiełuszko przyszedł na świat 14 września 1947 roku we wsi Okopy. To naprawdę niewielka wieś położona w województwie podlaskim. W spisie ludności z 2011 roku było tam 83 mieszkańców. Dziś oczywiście Okopy są znane z tego, że stamtąd pochodzi były kapelan Solidarności. Co ciekawe, Popiełuszko przyszedł na świat z innym imieniem, ponieważ nazywał się w początkowym okresie życia Alfons i dopiero w 1971 roku zmienił imię na Jerzy. Jego rodzice, czyli Władysław i Marianna, byli rolnikami i mieli łącznie 5 dzieci. Oczywiście, co nie dziwi, patrząc na późniejszą drogę Jerzego, rodzice wychowywali dzieci w duchu mocno religijnym. Tak matka wspominała Jerzego jako dziecko. Alek był dobrym chłopcem, bez pytania nigdzie nie wyszedł. Nie musiałam na niego krzyczeć. Był grzeczny i spokojny. Jako dziecko lubił ludzi, ciągnęło go do ludzi. Z każdym chciał porozmawiać. Żyła koło nas pewna staruszka, która codziennie sama pasła krowy. Alek często do niej przychodził, lubił z nim rozmawiać. Nawet jak już był w seminarium i przyjeżdżał na wakacje do domu, zawsze szedł i rozmawiał z nią. Ważna też w wychowaniu rodziców była uczciwa prostota, która zdecydowanie będzie miała spory wpływ na wybory Popiełuszki. Wierny swoim ideałom. Popiełuszko za czasów szkolnych był ministrantem i mimo kilku kilometrów, jakie dzieliły go do kościoła, codziennie przed lekcjami służył do mszy. Równie ważny w rodzinie Popiełuszków co wiara był patriotyzm. W wielopokoleniowym domu mocno kultywowano zwłaszcza pamięć o wuju Alfonsie, który był partyzantem Armii Krajowej i w wieku 21 lat zginął z rąk Sowietów. Zresztą pierwsze imię Jerzego brzmiało przecież Alfons właśnie na cześć poległego brata matki. 24 czerwca 1965 roku, tuż po maturze, zgłosił się do seminarium duchownego. Łącznie w seminarium był 7 lat, z czego 2 lata to była obowiązkowa służba wojskowa. Służył w specjalnym batalionie kleryków w Bartoszycach. Wojsko ludowe nakłaniało poborowych z seminarium, aby rezygnowali z duchowieństwa. Podobno Popiełuszko w tej kompanii zasłynął męstwem bądź odwagą, kiedy nie pozwolił sobie na odebranie medaliku i różańca, przez co miał być w konsekwencji szykanowany przez przełożonych. Po zakończeniu służby wojskowej musiał poddać się operacji na tarczyce, miał również problemy z sercem i w pewnym momencie jego stan był naprawdę zły. Do tego stopnia, że 18 kwietnia 1970 roku o mało nie znalazł się po drugiej stronie. Święcenia kapłańskie przyjmuje z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego dnia 28 maja 1972 roku. Na 3 lata trafia do parafii w Ząbkach, a później do kolejnych parafii w stolicy, wreszcie na Żoliborzu. W 1979 roku odbyła się pierwsza wizyta Jana Pawła II do Polski. Pierwsza, oczywiście po tym, jak został papieżem 16 października 1978 roku. Istotną rolę w organizacji tej pielgrzymki odegrał właśnie Jerzy Popiełuszko. Był faktycznym przewodniczącym sekcji sanitarnej Komitetu Przyjęcia Jana Pawła II w Warszawie i ze swoją kilkusetosobową grupą medyczną roztaczał z ramienia kościoła opiekę zdrowotną nad uczestnikami pielgrzymek. Z całą stanowczością nie uszło tu uwadze ani władzy, ani służbie bezpieczeństwa. Historia ta powtórzyła się podczas drugiej pielgrzymki Jana Pawła II w roku 1983. Trzeba też zdać sobie sprawę, że rola i pozycja Kościoła katolickiego po wojnie w czasach socjalizmu była zupełnie inna niż dzisiaj. Ze wszystkich państw, które znalazły się w strefie wpływów ZSRR po globalnym konflikcie, religijność w naszym kraju odgrywała największą rolę.
również rola duchowieństwa była znacznie większa niż chciałyby tego komunistyczne władze. Ten wpływ na rzeczywistość zwiększył się jeszcze bardziej po wybuchu stanu wojennego. Ten został ogłoszony 13 grudnia 1981 roku przez generała Wojciecha Jaruzelskiego. W wyniku jego ogłoszenia internowano 10 131 działaczy opozycji. Internowanie, jeśli ktoś nie wie, oznaczało przymusowe zabranie z domu i osadzenie w więzieniu. Bez wyroku, bez sądu, tylko i wyłącznie za poglądy na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO. W decyzji wpisywano, że taki osobnik zagrażałby bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu przez to, że na przykład kolportował antypaństwową literaturę. Czyli de facto kilka miesięcy, a czasem kilkanaście za kratami, za przysłowiową chęć do życia i miłość do ojczyzny. Wybuch stanu wojennego był potrzebny komunistom, aby stłamsić zyskującą na sile opozycję solidarnościową. Jeszcze w jego trakcie, 8 października 1982 roku, Sejm PRL przyjął ustawę o związkach zawodowych i organizacjach rolników, która zdelegalizowała ich działanie. Ich działanie było również nielegalne w warunkach stanu wojennego. Kościół więc w momencie wybuchu stanu wojennego stał się jedyną legalnie działającą opozycją w PRL i został nią, kiedy stan wojenny został zawieszony 13 grudnia 1982 roku i kiedy został zniesiony 22 lipca 1983 roku. Od momentu ogłoszenia stanu wojennego przez cały okres jego trwania w parafii na Żoliborzu, Popiełuszko razem ze swoim proboszczem Teofilem Bogudzkim odprawiał nabożeństwa za ojczyznę w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Nabożeństwa te były mocno wolnościowe i często uderzające w komunistów. Ale to wszystko szatanowi było jeszcze za mało. I dlatego posunął się do tak strasznej zbrodni, że z przerażenia oniemiała cała Warszawa. Przerwał niewinne, młode życie. W sposób bestialski zabrał matce jej jedynego syna, bo nie wystarczyło mu, że wielokrotnie pastwił się nad matką tego chłopca, że 1 maja matkę wraz z synem, który za parę dni miał zdawać maturę, przetrzymywał w areszcie bez żadnego powodu. Równie ważne w tej historii były stosunki Popiełuszki z robotnikami, a w szczególności z pracownikami Huty Warszawa. W czasie strajku w 1980 roku robotnicy poprosili kardynała Wyszyńskiego o odprawienie mszy lub wyznaczenie do tego jakiegoś księdza. Ten polecił swojemu kapelanowi znalezienie jakiegoś duchownego, a ten udał się na Żoliborz i przypadek sprawił, że trafił właśnie na Popiełuszkę. Zdecydowanie z miesiąca na miesiąc rosła pozycja księdza Jerzego. Jedna z organizatorek mszy za ojczyznę, Roma Szczepkowska, wspominała klimat tamtych dni i charyzmę Popiełuszki. To wszystko rozpoczęło ciągłą inwigilację i szykanowanie duchownego przez komunistyczne władze, które z czasem tylko nabierały na sile, przybierając charakter prześladowania. Problem Popiełuszki stawał się problemem politycznym, nie tylko sprawą jednego kapłana. Władze obawiały się, że brak reakcji spowoduje odrodzenie się ruchu solidarnościowego, a to nie było na rękę ani decydentom w Polsce, ani w Moskwie. Dla Związku Sowieckiego silna opozycja w Polsce i protesty były poważnym problemem, bo istniało ryzyko, że inne państwa pójdą za przykładem naszej ojczyzny. Władza więc w stosunku do Popiełuszki stosowała groźby, prowokacje, szykanowanie w wystąpieniach publicznych czy propagandowych artykułach. Te najsłynniejsze i wyjątkowo zajadłe pisał zresztą Jan Rem, a pod tym pseudonimem krył się nie kto inny jak Jerzy Urban, były rzecznik prasowy rządu PRL. W kościele księdza Popiełuszki urządzane są seanse nienawiści. Mówca rzuca tylko kilka zdań wyzbytych sensu perswazyjnego oraz wartości informacyjnej. On wyłącznie steruje zbiorowymi emocjami. Uczucie nienawiści politycznej do komunistów, do władzy, do wszystkiego, co jest powojenną Polską, przynoszone jest na tą salę przez bywalców. A pod dyrygencją księdza Popiełuszki przestaje być wewnętrznym robakiem drążącym człowieka. Polityczne uczucia doznają publicznego wyładowania w tłumie podobnie czujących. Wyznawcy sfanatyzowanego księdza Popiełuszki nie potrzebują argumentów, dociekań, dyskusji, nie chcą poznawać, spierać się, zastanawiać i dochodzić do jakichś przekonań. Chodzi tylko o zbiorowe wylanie emocji.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest więc organizatorem sesji politycznej wścieklizny, pisał Urban. W lipcu 1984 roku na mocy amnestii więzienie opuszcza większość działaczy Solidarności. To właśnie wtedy prześladowanie Popiełuszki sięga zenitu, bo i ryzyko odrodzenia Solidarności jest największe. Rozpoczyna się gra służb, której finał będzie dla kapelana tragiczny. Świetnie te szykany obrazuje relacja pracownicy kurii warszawskiej. Ksiądz Jerzy często przychodził do kurii po materiały katechetyczne, po homilie i katechezy papieskie. Jemu to się powielało i on to po prostu lubił rozdawać robotnikom, studentom. Ksiądz Jerzy był w tym czasie moim klientem, którego ja bardzo lubiłam obsługiwać. On był taki bardzo ugodowy. Nigdy mu się nie spieszyło, zawsze o coś zapytał, o czymś porozmawiał. Stał jakby z boku, nie narzucał tak jak inni księża, którym zawsze się spieszyło. Podczas spotkań w kurii i w rozmowach z osobami, które przebywały w kurii w jego obecności, w tym ze mną, ksiądz Jerzy opowiadał o szykanach, pogróżkach, telefonach, które go spotykały ze strony Służby Bezpieczeństwa. Opowiadał on o tym, można powiedzieć, na porządku dziennym. Przed wyjazdem na Jasną Górę na pielgrzymkę hutników we wrześniu 1983 roku i 1984 roku ksiądz Popiełuszko otrzymał również telefoniczne pogróżki, że jak weźmie udział w pielgrzymkach, to zginie. Kiedy ksiądz Popiełuszko wychodził z kurii, to prosił mnie, żebym sprawdzała, czy na ulicy nie stoi brązowy Fiat 125P, który, jak mówił, śledzi go. Często w związku z tym wizyta księdza w kurii przeciągała się. On musiał wychodzić innym wyjściem. W Fiacie siedziało przeważnie dwóch mężczyzn. Kiedy wyglądałam na nich, zakrywali twarz rękami czy gazetami. Nigdy nie mogłam więc stwierdzić, czy księdza każdorazowo obserwują te same osoby. Ci mężczyźni robili zdjęcia, filmowali miejsce, gdzie przybywał ksiądz. W styczniu ksiądz Popiełuszko był u progu załamania nerwowego. Wtedy pojechał na odpoczynek samochodem do Zakopanego. Nie pamiętam z kim, do sióstr Urszulanek na Jaszczurówkę. Siostra Jana Plaska załatwiła tam księdzu Jerzemu pokój. Przed wyjazdem z Warszawy do Zakopanego ksiądz Popiełuszko mówił do mnie, że miał telefony, że zginie. Kiedykolwiek jak ksiądz gdzieś wyjeżdżał, to miał zawsze takie telefony, w których grożono mu, że zginie. Właśnie przed jego wyjazdami takie groźby telefoniczne nasilały się. Służba Bezpieczeństwa musiała więc znać dokładnie plan pracy księdza. Były również takie działania, jak choćby wtedy, kiedy w mieszkaniu Popiełuszki przy ulicy Chłodnej funkcjonariusze SB podrzucili kilkanaście tysięcy ulotek, farbę drukarską, granaty z gazem łzawiącym, naboje i materiał wybuchowy. Następnie dokonali przeszukania lokalu 12 grudnia 1983 roku, co sprawiło, że Popiełuszko miał sprawę karną. Jednym z założeń było również odizolować Popiełuszkę od pozostałego kleru. W tym celu agenci wyrabiali księdzu Jerzemu opinię wśród ludzi ze środowiska, że jest karierowiczem. Arcybiskup Józef Glemp, nie zdając sobie sprawy, że jest częścią gry SB, albo zdając sobie z tego sprawę, ale chcąc zachować dobre relacje z komunistami, naciskał na Popiełuszkę w dwóch kwestiach. Zaprzestania politycznych kazań oraz aby ten wyraził zgodę na wyjazd do Rzymu. Bo takie rozwiązanie problemu księdza wymyślili komuniści. Oczywiście wiedzieli, że Karol Wojtyła wie o działalności polskiego kapłana. Wiedzieli, że bohater tego materiału znalazłby się co najmniej w szerokim otoczeniu papieża. Zapewne byłby przez niego zapraszany na prywatne audiencje. Należało więc nakłonić Popiełuszkę do współpracy, a wtedy ludowe służby miałyby swojego człowieka w bezpośredniej bliskości Ojca Świętego. Finał tej rozgrywki rozpocznie się 19 października 1984 roku. Tego dnia, dokładnie o godzinie 22.05, zadzwonił telefon na biurku dyżurnego Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Po drugiej stronie kobieta, recepcjonistka hotelu Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Przysieku, relacjonowała, że zgłosił się do hotelu mężczyzna w podartym ubraniu i z krwawiącymi obdarciami, informując, że został porwany i uciekł z jadącego samochodu. Tym mężczyzną okaże się Waldemar Chrostowski, osobisty kierowca księdza Jerzego Popiełuszki. Zanim na miejsce przybyła milicja, karetka zabrała Chrostowskiego. Ten poprosił medyków, by zawieźli go do parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Tam jako pierwszy historię porwania księdza Jerzego Popiełuszki usłyszał ksiądz Józef Nowakowski. Oczywiście ksiądz usłyszał wersję Waldemara Chrostowskiego, a do tej postaci będziemy musieli wrócić jeszcze wielokrotnie. 19 października około godziny 10 rano Popiełuszko wyjeżdża z Warszawy do Bydgoszczy. Jedzie autem marki Volkswagen Golf ze swoim kierowcą Waldemarem Chrostowskim. O godzinie 18 ma odprawić mszę w bydgoskiej dzielnicy Wyżyny i tak też się dzieje.
Po mszy spożywają jeszcze kolacji i około godziny 21.30 wyruszają w drogę powrotną. Kolejnego dnia popiełuszko ma odprawić mszę w stolicy. Na drodze z Bydgoszczy do Torunia w miejscowości Górsk auto z tyłu za nimi mruga długimi światłami. Chrostowski, chcąc sprawdzić, o co chodzi, zatrzymuje Volkswagena Golfa. Ksiądz ze swoim kierowcą zostają uprowadzeni przez trzech funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Kierowcy udaje się zbiec, według jego wersji wyskakuje z pędzącego samochodu porywaczy. Księdza Jerzego Popiełuszko nie udaje się odnaleźć żywego. Jego ciało zostaje wyłowione 30 października 1984 roku z Wisły z mostu pod Włocławkiem. Miejsce to wskazuje trzech funkcjonariuszy SB zatrzymanych wcześniej w tej sprawie. Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski. Ciało nosi ślady tortur. Władza potępia działanie funkcjonariuszy i zostają oni oskarżeni, a następnie skazani w pokazowym procesie, który nazywa się procesem toruńskim. Pułkownik Adam Pietruszka, który był przełożonym wspomnianej trójki, otrzymuje wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Grzegorz Piotrowski zostaje skazany na 25 lat, Leszek Pękala na 15 lat, a Waldemar Chmielewski na 14 lat. W roku 1986, kiedy sprawa ucichła, po raz pierwszy zmniejszono im wyroki, a w 1987 kolejny raz. Tak brzmi oficjalna wersja. Jednak wiele dowodów wskazuje na to, że ta wersja nijak ma się do rzeczywistości. Historia z 19 października nie była pierwszą próbą zamachu na księdza Popiełuszkę. Po raz pierwszy Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła akcję 13 października 1984 roku, więc 6 dni wcześniej. I ta akcja z 13 października rzuca zupełnie nowe światło na to, co wydarzyło się później. Właśnie 13 października po mszy w Gdańsku Jerzy Popiełuszko, kierowca Waldemar Chrostowski oraz przewodniczący Solidarności Huty Warszawa Seweryn Jaworski wracali do Warszawy. Około północy kapitan SB Grzegorz Piotrowski chciał spowodować wypadek samochodu, w którym podróżowała wspomniana trójka, rzucając w niego kamieniem na drodze. Przynajmniej tak brzmi wersja Chrostowskiego. Zeznał on, że w czasie podróży, kiedy ksiądz spał na tylnej kanapie, nagle z mroku wyrósł człowiek na drodze, trzymający w uniesionej ręce kamień. Według Chrostowskiego wykazał się on doskonałym refleksem i wykonał manewr omijający lecący kamień i stojącego na drodze mężczyznę, dzięki temu miał uratować życie swoje i pasażerów. Zupełnie inaczej tę sytuację zapamiętał przewodniczący Solidarności Huty Warszawa Seweryn Jaworski. Według jego zeznań faktycznie na drodze stał wysoki mężczyzna z uniesioną ręką, jednak z całą stanowczością nie trzymał żadnego kamienia. Chrostowski miał zwolnić pojazd i ominąć tego człowieka, jednak najważniejsze wydarzyło się chwilę później. Chrostowski miał powiedzieć do Jaworskiego: Seweryn, to może się zatrzymamy i zobaczymy, kto nas chciał zatrzymać? Oczywiście zatrzymanie auta na ciemnej, pustej drodze na znak tajemniczego spacerowicza byłoby skrajnie nieodpowiedzialne w obliczu szykan, prześladowań i całej gry, jaką SB prowadziła z księdzem Popiełuszko. Kierowca Chrostowski doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Zdawał sobie również sprawę, że ksiądz Popiełuszko kategorycznie by zakazał zatrzymywać samochód, jednak spał. Tym razem na szczęście w pojeździe poza kierowcą był także Jaworski, który stanowczo się sprzeciwił. Później jeszcze podczas procesu toruńskiego Chrostowski przywoływał tę sytuację, twierdząc wręcz, że zaatakował samochodem mężczyznę stojącego wtedy na drodze, mimo że wcześniej, kiedy Jaworski zdawał relację Popiełuszce z faktycznego przebiegu, Chrostowski w żaden sposób nie negował tej wersji. Dlaczego Chrostowski chciał zatrzymać wtedy ten samochód? Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć, kim był Waldemar Chrostowski. To postać dość enigmatyczna. Jego teczka została zniszczona. Mieczysław Szuba, oficer dyżurny wojewódzkiego stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej MO w Toruniu, rzucił w 2004 roku na tę postać zupełnie inne światło. W okresie, kiedy pracowałem jeszcze w Bydgoszczy w Wydziale Przestępstw Gospodarczych, w początkowym okresie lat 70. ubiegłego wieku, uzyskałem pierwiastkowe informacje operacyjne w Zarządzie Polskiego Związku Motorowego w Toruniu, że w stacji benzynowej należącej do tego związku, usytuowanej przy kościele garnizonowym w Toruniu, przy ulicy Katarzyny, pracuje w charakterze ajenta stacji Waldemar Chrostowski.
Według tych wstępnych informacji Waldemar Chrostowski jako agent tej stacji benzynowej dokonywał nadużyć przy sprzedaży paliwa. Jak mi się dziś wydaje, tenże Chrostowski Waldemar zorientował się, że jest przez nas podejrzany o te nadużycia i wkrótce zrezygnował z tej pracy i wyjechał z Torunia w nieznanym kierunku, po czym wszelki ślad po nim zaginął w Toruniu. Po jego wyjeździe z Torunia ja tych informacji operacyjnych dotyczących dokonywanych przez niego nadużyć już nie sprawdzałem i sprawa Chrostowskiego została jakby wtedy zamknięta. Dopiero po kilkunastu latach, kiedy ja, pełniąc służbę dyżurnego w USW w Toruniu w nocy z 19 na 20 października 1984 roku, otrzymałem od dyżurnego RUSW w Toruniu wiadomość o tym, że do księdza Nowakowskiego zgłosił się kierowca księdza Popiełuszki o nazwisku Chrostowski i opowiedział temu księdzu, że uprowadzono księdza Popiełuszkę i że on, Chrostowski, wyskoczył z pędzącego samochodu sprawców, to skojarzyłem sobie, że to właśnie jest ten sam Waldemar Chrostowski, który w przeszłości był agentem stacji benzynowej w Toruniu, usytuowanej przy kościele garnizonowym na ulicy Katarzyny i którego ja podejrzewałem wówczas na początku lat 70. o nadużycia przy obrocie paliwami pędnymi. Potem, kiedy zobaczyłem zdjęcie Waldemara Chrostowskiego, upewniłem się, że Waldemar Chrostowski, kierowca księdza Jerzego Popiełuszki, jest tym samym Waldemarem Chrostowskim, który na początku lat 70. był agentem wskazanej przeze mnie stacji benzynowej w Toruniu, zeznawał Szuba. Kto mógł sobie pozwolić na prowadzenie stacji i malwersacje paliwami w czasach PRL? Co więcej, Chrostowski w czasach PRL był dwukrotnie zatrzymywany za pobicie milicjanta, co było traktowane wtedy przecież jako zbrodnia, a on nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności karnej. Chrostowski, według śladów, jakie pozostały w IPN, najprawdopodobniej był zarejestrowanym współpracownikiem o pseudonimie Desperat, stąd Służba Bezpieczeństwa wiedziała o każdym ruchu Popiełuszki. Obalona została także absurdalna wersja Chrostowskiego, jakoby mógł wyskoczyć z samochodu porywaczy przy prędkości ponad 100 km na godzinę, przy czym nie wspomniałem, że do tego miał kajdanki na rękach, które w momencie uderzenia o podłoże miały się otworzyć. W momencie, kiedy Chrostowski wyskakiwał z pojazdu za marynarkę, miał złapać go jeden ze zbeków i miała się rozedrzeć. Chrostowski miał odnieść w wyniku tej iście mistrzowsko-kaskaderskiej akcji jedynie powierzchowne obrażenia. Tylko że prawdziwy kaskader, który podczas wizji lokalnej przy prędkości zaledwie 60 km na godzinę próbował powtórzyć wyczyn Chrostowskiego, trafił do szpitala ze złamaną ręką. Co więcej, poddano marynarkę Chrostowskiego specjalistycznym oględzinom. Wynikało z tych oględzin, że w wyniku zadziałania siły zewnętrznej nastąpiło rozerwanie szwu bocznego, następnie doszło do pęknięcia szwu środkowego i z wykorzystaniem ostrego narzędzia odcięto tylną połę marynarki. Siłą rzeczy nie mogło to nastąpić równocześnie. Oba te zdarzenia przebiegały w różnym czasie. Odcięcie tylnej poły marynarki nastąpiło w wyniku użycia przedmiotu, narzędzia ostrego, którym mógł być nóż, żyletka, brzytwa i tym podobne przedmioty. Na tyle marynarki nie zaobserwowano śladów tarcia powierzchniowego. Rękaw lewy i rękaw prawy marynarki wykazują uszkodzenia spowodowane gwałtownym szarpnięciem oraz przecięciami ostrym narzędziem. Jest niemożliwe, aby przecięcia te mogły powstać w wyniku silnego ocierania o podłoże, między innymi o asfalt. Najprawdopodobniej przebiegło to w ten sposób, że najpierw doszło do przecięcia ostrym narzędziem rękawa lewego i rękawa prawego marynarki, a dopiero następnie powstały przetarcia lewego i prawego rękawa marynarki w wyniku silnego ocierania. Nie ma więc wątpliwości, że uszkodzenie marynarki zostało spreparowane. Te ekspertyzy potwierdziło dwóch niezależnych specjalistów. To nie wszystko, bo Chrostowski zeznawał, że zatrzymał samochód w nocy na odludziu, bo tak nakazał mu Jerzy Popiełuszko, kiedy pojazd z tyłu mrugał światłami. To jest o tyle absurdalne, że kiedy 6 dni wcześniej próbowano zatrzymać samochód z księdzem, o czym wspominałem, to gdy duchowny dowiedział się o całej akcji, stwierdził, że dobrze postąpiono nie zatrzymując auta, bo byłoby to skrajnie niebezpieczne. Więc dlaczego 6 dni później miał zachowywać się zupełnie inaczej i nakazać zatrzymać pojazd? Wiadomo, ksiądz Jerzy Popiełuszko już nie mógł się bronić. Chrostowski po śmierci księdza ze względów bezpieczeństwa mógł zamieszkać na jakiś czas w mieszkaniu Popiełuszki. Nie próżnował, został przyłapany, jak przeglądał rzeczy księdza. Sens jego pobytu, czyli bezpieczeństwo, również był wątpliwy, ponieważ często opuszczał teren plebanii pod osłoną nocy i udawał się w nieznanym kierunku. Innym razem Seweryn Jaworski znalazł go w tym mieszkaniu, kiedy spał pijany na kanapie, a z kieszeni wysunęła mu się broń. Chrostowski nigdy nic nie powiedział, a jednym z powodów mogła być ugoda, jaką zawarł z MSZ, opatrzona zresztą klauzulą najwyższej tajności.
Miało to miejsce dokładnie 3 sierpnia 1987 roku. Na jej mocy Chrostowski w ramach zadośćuczynienia otrzymał ogromne pieniądze. Dokładnie 1 milion 650 tysięcy ówczesnych złotych, co w 1987 roku było równowartością jakichś 56 średnich pensji. Waldemar Chrostowski zabrał tajemnicę ze sobą do grobu, bo zmarł w styczniu 2021 roku. Na początku wspominałem, że 19 października jest najprawdopodobniej datą uprowadzenia, a nie zgonu. Skąd to wiadomo? Kilkoro świadków zeznało, że widziało, jak po 19 października, więc już po dacie rzekomej śmierci, Jerzy Popiełuszko był prowadzony w pobliżu włocławskiej Tamy przez kilku mężczyzn. To nie wszystko, bo 25 października 1984 roku kilkoro pracowników Spółdzielni Rybołówstwa Śródlądowego CERTA podczas zarzucania kłusowniczych sieci usłyszeli odgłos zbliżającego się samochodu. Następnie zobaczyli, jak pojazd jechał powoli od strony Lipna w kierunku na Włocławek. Po wjechaniu na most zatrzymał się na wysokości czwartego filara. Z tego pojazdu wysiadło dwóch mężczyzn, którzy podeszli do barierki i rozejrzeli się. Zauważyli jednego z rybaków i krzyknęli, by ten się wynosił. Ten, obawiając się, że to straż rybacka, wykonał polecenie, ale schował się za szopą, która stała niedaleko, i obserwował rozwój wydarzeń. Po kilku minutach obserwacji okolicy mężczyźni podeszli do pojazdu, otworzyli bagażnik i wyjęli z niego podłużny pakunek. Z trudem unieśli go nad barierkę i wrzucili do wody pośrodku zapory w okolicach czwartego filara, a następnie odjechali. Rybacy nawet zastanawiali się, że może jakiś człowiek trafił do wody i trzeba by go ratować. Jednak ostatecznie porzucili ten pomysł. Następnie przez kilkanaście lat nikomu poza najbliższymi nie powiedzieli, co widzieli na moście. Zastanawialiśmy się, czy próbować ratować tego człowieka, ale baliśmy się, że ci mężczyźni mogą mieć broń, wrócić na zaporę i nas zabić. Janek był najbliżej i powiedział, że raczej nie ma sensu ratować tego człowieka, gdyż już na pewno nie żyje. Tym bardziej, że został zrzucony z wysokości ponad 20 metrów i miał obciążone nogi. Baliśmy się. Fakt podrzucenia zwłok 25 października zdają się również potwierdzać słowa poet von Urka, który widział ciało 30 października. Wskazywał on jednoznacznie, że zwłoki nie mogłyby tak wyglądać, gdyby leżały w wodzie od 19 października. Mężczyznami z samochodu więc nie mogła być trójka podejrzanych, a później skazanych esbeków, gdyż ci od 23 października byli już zatrzymani. Mimo to 26 października podejrzani zostali zabrani na zaporę i mieli wskazać miejsce, gdzie wrzucili ciało księdza Jerzego 19 października. Wskazali, co nie dziwi, inne miejsce, ponieważ w rzeczywistości nie mogli znać faktycznego. Rozpoczęły się poszukiwania, według wielu źródeł zakończone sukcesem. Jednak jeden z płetwonurków, najprawdopodobniej po natrafieniu na ciało księdza, przekazał te informacje wyżej, a następnie zarządzono przerwanie poszukiwań bez wyciągania ciała, mimo że sytuacja atmosferyczna była idealna. Dla płetwonurków MO decyzja o wstrzymaniu poszukiwań była absurdalna. Większość, łącznie z prokuratorem, uważała, że poszukiwania w takich warunkach należy kontynuować aż do skutku, bo nie wiedzieli, że faktycznie natrafiono na zwłoki. Również milicyjny płetwonurek ze Szczecina Mirosław Kryj zapamiętał, że 26 października 1984 roku cały akwen sprawdzono bardzo dokładnie i gdyby zwłoki znajdowały się wówczas w wodzie, na pewno by je znaleziono. Tutaj zaznaczę, że przeszukano także to samo miejsce, w którym 4 dni później ciało ujawniono. Dno jest betonowe, woda stoi, więc poszukiwania nie są trudne. Ciężko jest coś przeoczyć. Najprawdopodobniej po prostu ciało księdza zostało wyłowione 2 razy. Pierwszym razem w tajemnicy 26 października, po czym przeprowadzono pierwszą sekcję zwłok we Włocławku, przygotowując grunt pod pokazowy proces, i drugi raz oficjalnie 30 października. Również od 26 października informacja o znalezieniu zwłok krążyła po tak zwanej ulicy wśród kleru i osób świeckich. Ludzie czekali tego dnia na oficjalną informację o znalezieniu ciała, ta jednak nie nadeszła. Podobno informacja pochodziła od milicjantów i wiele osób wspomina, że było to właśnie 26 października. Również specjaliści na łamach Paris Match kilka dni po pogrzebie na podstawie zdjęć księdza szacowali, że ciało pozostawało w wodzie od 4 do 5 dni, więc nie 11, jak wskazuje oficjalna wersja.
To wszystko wskazuje, że trójka porywaczy nie była faktycznymi mordercami, a 19 października, wbrew temu co twierdzili, nie zabili księdza, a jedynie przekazali go prawdziwym oprawcom. Gehenna popiełuszki nie trwała więc kilka godzin, a kilka dni. Najprawdopodobniej chciano go zmusić, aby podpisał dokument o współpracy. Być może złożył jakiś donos, dokumenty hańby w środowiskach opozycyjnych, którymi później można byłoby go szantażować, zmusić do wyjazdu do Rzymu i mieć ulokowanego agenta w otoczeniu papieża. Być może, jeśli o to chodziło, gdyby podpisał takie papiery, zostałby wypuszczony. Wszystko wskazuje na to, że ksiądz Popiełuszko był wierny swoim zasadom do końca i zapłacił za to najwyższą cenę. Kto był odpowiedzialny ze samego szczytu za tę bestialską zbrodnię? Ten, kto nadzorował i reżyserował proces toruński, czyli Czesław Kiszczak, na polecenie tego, komu wszystko relacjonował i komu się w sprawie tłumaczył, czyli Wojciecha Jaruzelskiego. Ten drugi z kolei najprawdopodobniej działał na polecenie Moskwy. Zaraz po śmierci księdza Jerzego na spotkaniu w Zalesiu, jak wynika z notatki urzędowej, pracownicy rosyjskiej ambasady mówili o spartaczonej robocie. Jednak trop moskiewski jest tylko domysłem. Prawdopodobnym, bo Jaruzelski to był człowiek Moskwy, ale wciąż niesprawdzony. Za Czesławem Kiszczakiem i Wojciechem Jaruzelskim przemawia z kolei również fakt, że według informacji, do jakich dotarli dziennikarze, jeden ze skazanych esbeków miał komuś powiedzieć, że Popiełuszkę odebrali ludzie z WSW, czyli Wojskowej Służby Wewnętrznej. A przecież Kiszczak i Jaruzelski byli ludźmi Armii Ludowej, obaj w stopniu generalskim. Bezpośrednio za samym Kiszczakiem przemawia również relacja nurka cywilnego, który przypadkowo usłyszał, jak 30 października po wylądowaniu w miejscu poszukiwań księdza Popiełuszki, Kiszczak wydał polecenie, nie ponaglenie, które brzmiało: on tu się musi dzisiaj znaleźć. Niecałą godzinę później zwłoki duchownego były na powierzchni. Ostatnim ważnym, w zasadzie przesądzającym tropem jest fakt, że na początku października 2004 roku prokurator IPN Andrzej Witkowski ogłosił, że w 20. rocznicę śmierci księdza chce zorganizować konferencję prasową i ogłosić na niej wyniki prowadzonego przez siebie śledztwa. Wkrótce po tej konferencji według niego miał rozpocząć się proces, a na ławie oskarżonych miał zasiąść m.in. były minister spraw wewnętrznych generał Czesław Kiszczak. Jednak do konferencji nie doszło, bo o ironio, dokładnie 14 października Andrzej Witkowski został odsunięty od prowadzenia śledztwa. Dlaczego rzekomi sprawcy, skazani przecież na długie więzienie, przez tyle lat nie powiedzieli o prawdziwym przebiegu historii? Byli bardzo pilnowani przez lata. W kwietniu 2003 roku wspomniany Andrzej Witkowski sporządził notatkę, z której wynikało, że tego samego dnia, co rzekomi sprawcy, do aresztu trafiło dwóch esbeków za rzekomą współpracę z Solidarnością. Kapitan Adam Hodys został umieszczony w tej samej celi co Grzegorz Piotrowski, a oficer Piotr Siedliński trafił do celi z Waldemarem Chmielewskim. A to z pewnością tylko wierzchołek góry lodowej zastraszania i kontroli. Trzeba też przyznać, że Popiełuszko w swoich kazaniach naprawdę nie gryzł się w język. Jedni nazwą to odwagą, inni szaleństwem. Niemniej jednak kara śmierci za pomocą tortur to straszna zbrodnia za poglądy polityczne. Mroczne czasy, oby nigdy nie wróciły. 6 czerwca 2010 roku papież Benedykt XVI beatyfikował księdza Jerzego Popiełuszkę. Tak jak wspominałem na początku, niezależnie od wiary, należy się pamięć i cześć niezłomnym patriotom, którzy walczyli o wolność. Niestety niektórzy sprzedali ideały przy okrągłym stole, a jeszcze inni zdecydowanie wcześniej, podpisem na blankiecie współpracy z aparatem represji. Mam nadzieję, że kiedyś historia uczciwie rozliczy ich wszystkich, choć wiem, że to płonne nadzieje. To wszystko w tym materiale. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych.